Proszę nie mów mi, jak mam żyć. Sam dobiorę co najlepsze dla mnie. Daj mi sobą być i przy ciebie iść. Nie twój interes, ile razy upadnę. Proszę nie mów mi, jak mam żyć. Sam dobiorę co najlepsze dla mnie. Daj mi sobą być i przy ciebie iść. Nie twój interes, ile razy upadnę. Nie mów mi, jak mam żyć. Dobrze znam swoje. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sniper.pl. A jest to pierwszy odcinek z nowej serii, jaką zapowiedziałem, no zapowiedziałem ją już w poprzednim odcinku. No i będziemy pomagali tutaj widzom, znaczy widzom, będę wprowadził po prostu serię z jednym z widzów. No i proszę, no przedstaw się. Cześć. Oczywiście mój nick to jest PanQuest, dokładnie. No i co, będziemy robili dzisiaj krwawe zaloty i co jeszcze, bo... Oczywiście. Krwawe zaloty i coś jeszcze, czy tylko to? Zobaczymy. Tak. Dobra, no, w sumie okej. Okay. Ten quest oczywiście bierze się od Emilki, która jest... Skaczmy w trend. No to zaczynamy. Minęło trochę czasu, gdy widzieliśmy się ostatnim razem. Masz przypadkiem dla mnie jakąś robotę? Dziewczyna obejrzała się za siebie, sprawdzając, co robi Darko. Chwyciła się za rękę i prowadziła, a raczej zaciągnęła siłą za Wilkiem. Następnie spojrzała na siebie, robiąc słodką minę i ukazując kawałek uda spod sukienki. Mrugnąwszy okiem, zachwotała i szybko schowała się w małym schowku namiotu. Słuchaj no, słyszysz? Hej, problem mam. Pomożesz? Proszę, dzięki. A teraz słuchaj. Jeden facet nie daje mi spokoju. Przyklei się jak drzew i nie chce się odczepić. Nie głupi jesteś. Możesz mi pomóc? Ale poczekaj. Żadne ale. Ten facet to z bok. Czuję się zagrożona. Boję się skaczmy wychodzić. Musisz pomóc mi się go pozbyć. Ale zaczekaj. Dobra, to Sara przypomnę. Powiedz mi tylko... Świetno. A teraz słuchaj. Mam tu dla niego list. Tylko nie czytaj. Od tej korespondencji się nie czyta. To nie etiologiczne, autyczne, etyczne. No jakoś tak. Emilia. Znajdziesz faceta w jakiej jaskini na wschód od miasta. Idź już. Emilka. Powiedz mi coś więcej o tym gościu. Skąd go znasz? Co ci zrobił? Hej, jesteś teraz najemnikiem. Moim. Prywatnym. To długa opowieść. A nie musisz znać mi o tych historyjek. Ha! To jednak jest coś więcej. Nie chcę zrobić z siebie idioty. Jeśli to byłby chłop, to żaden chłopak. Znaczy, no chłopak. Co ja gadam? Stary dziad. Kretyn i szuja. To jedno wielkie nieporozumienie. Dobra, spokojnie, bo twój szef nas nakryje. Hej, a właściwie dlaczego się ukrywamy? Jest jakieś drugie dno całej tej afery? Nie. Po prostu Darko mógłby się wściec, czy się obijam i gadam z klientami. Ale ja teraz nie jestem klientem, jestem twoim prywatnym najemnikiem, pamiętasz? Oj, nieważne, idź już, masz ten list, nie zgub. Czekam na ciebie, więc się pospiesz. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. No i co? I teraz idziemy się... do po prostu do jaskini Herszton, no dokładnie. Tam zostawimy list chyba, tak? Bo nie pamiętam już nie ten. Tak, dawno tak, go robiłem. No co o tym questie można powiedzieć? O tym questie można powiedzieć tyle, że no po prostu no opłacalny jest, bo 13k expa, o ile tam dobrze pamiętam, się za niego dostaje, także no nie jest źle. Parę leveli wpadnie. No parę leveli wpadnie, dokładnie. Bo to który teraz masz? 10? 11? No to 3 levele wpadną, to będzie 13. To akurat quest bardzo opłacalny na tym poziomie. No... Szczerze, no tak, no zwłaszcza, że masz mały level, tam później jeszcze, wiesz, siano się przyda, także na ulepszenie, znaczy na zakup nowego ełku też się coś znajdzie. Oczywiście.
No, nie będzie tak źle. Ostatnio w ogóle wbiłem level, także no... Znaczy ostatnio, no dzisiaj w sumie, bo... Byłem na decie. Dobijałem level, także no... Jest, myślę, ok. Jeszcze 3, będzie 70, także... Będę już chodził, nie wiem, spróbuję chodzić na Lempo. No, ale to swoją drogą. Okej, czytam. Czego tu? Won. Niezbyt miłyś, panie. Won. Głuchy? Nie, nie głuchy. Sprawy mam. Ja też mam. I to kilka. Won. Mało, mało czasu. Nie zabiorę ci go, duży, dobry człowieku. Tylko list mam przekazać. O, list powiadasz? A do kogoż to list ten jest zaadresowany? Nie wiem. Nie znam imienia. Patrz się go. Przyłazi, przeszkadza i jeszcze kłamie. Won do cholery, człowieku. Mam list. Nie kłamie. Oto on. Dostałem instrukcję, że tutaj znajdę adresata, więc myślę, że o pana chodzi. W sumie z opisu to i podobnie. Do mnie? A niby kto chciałby do mnie listy pisać? Babcia? Nie mam rodziny. Wymordowana. Won. Człowieku, nie wiem, o co tutaj chodzi i mam to gdzieś. Mam dostarczyć list. Trzymaj to, a więcej mnie nie zobaczysz. Ja też nie wiem, o co tutaj chodzi, ale do powiedzenia mam jedno. Weź ten swój list, wsadź go sobie i wypadł. A jak wrócisz, to zabiję. No i co, i teraz robimy grupkę, znaczy bijemy grupkę, o ileś dobrze pamiętam. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Nie. Jeszcze idziemy, jeszcze raz, tak? Tak. Dobra. Teraz to chyba spotkamy już samego Herszta. Nie, no myślę, że... Herszta, myślisz? Ja tam nie pamiętam tego, wiesz, bo to robiłem kupę czasu temu. Nie jestem pewny. No ale to wyjdzie z questa, także... Wszystko będzie tam w swoim czasie. O, jedna keraf jeszcze. Podchodząc do mężczyzny, trzymasz mieszek z pieniędzmi przed sobą. W nadziei, że facet okaże się być na tyle ogarnięty, by zrozumieć ten gest. Facet jednak nie widzi, że ponownie przyszedłeś, bo grzebie coś w skrzynkach. Najwyraźniej wziął cię za jednego ze swoich podwładnych. Bierz pakunek spod ściany i bądź. Dobra, ale nie jestem pewny, czy będziecie zadowoleni, jak już coś stąd zabiorę. Eraf odwrócił się gwałtownie w swoją stronę i zaczął krzyczeć. Ty co tu robisz? Kazałem ci nie wracać. Kazałem? Kazałem? Teraz musisz mi coś oddać. Oddać co? Tak się składa, że mam coś dla ciebie. Życie musisz mi oddać. Kurzyłeś mnie i nie chcę tego głupiego listu. Widzisz worek? To 100 złotych monet. Dla ciebie od nadawcy za odebranie listu. Człowiek zdziwił się i zaniemówił na chwilę. Szybko się jednak rozbierał, opuścił nóż. Dobra, biorę. Dzięki. Sprawdźmy. Tak. Na oko stuwa. Dobra. Dawaj ten list. Proszę bardzo. Oto jej list. Cieszę się, że w końcu żeśmy... Odebrać go to jedno. Ale kombinuję, że chcecie, jeszcze przeczytał, prawda? No właśnie. Dlatego żądam jeszcze 200. Jeśli nie, to porwę papier, wyrzucę i zapomnę. I puszczę chłopaków za tobą, uzbrojony. W porządku. Masz tu skurczybyku swoją kasę. Zadowolony? Nie mam tyle przy sobie. Muszę się skonsultować z moim pracodawcą. No i to, które wybieramy? A to, no nie wiem, no drugie. Możesz drugie wybrać, dokładnie. Można klepnąć się, Rafa. No dokładnie, no. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Albo kasa, a trellist. Liczę do... Dobrze, nie denerwuj się, tak? Mam forsę. Pasuje? A druga odpowiedź. A chcesz zęby? No to klepnij Rafa, no. No to klepniemy go. W takim razie, przykro mi. Chłopaki, potrenujcie sobie na tym panu. Bo całkiem zniękniecie. Uciekam ze skini i przygotowuję się do walki. I tu będzie na mostku. Dokładnie tak. Dobrze. Ja się zdefię. Dobra, spoko, to jadą sobie zaćmę po prostu tutaj i dobra. Tak polecimy. No i dobra, to już jest po nich. Idziemy dalej. Przeszukaj jaskinię. No to idziemy.
Gdzie się podział ten chędożony Lej? Nie chodzi ci przypadkiem o tych ludzi, którzy wybiegli przed chwilą? Wybiegli? A po jaką cholerę? Kim ty właściwie jesteś? A wybiegli i powyżynali się nawzajem. Kim to jestem w sprawie pracy? Jak to powyżynali? Gadaj zaraz, co widziałeś? Ale cieli za jakimś gościem. Wszyscy nie żyją. Zdekli? I jak ja to teraz wytłumaczę księgowej? Pewnie Dureń nie zdążył podpisać jeszcze tego papieru? Że Erap musiał sobie akurat teraz znaleźć czas na umieranie. Tak to już jest w tej branży. Widzę, że straciłeś paru ludzi. Przydam się do czegoś? Chcesz dla mnie pracować? A mieczem robić potrafisz? Jeśli o to chodzi, to się nie zawiedziesz. Daję słowo. Dobra, pracujesz od zaraz. Potrzebuję, żebyś zaniósł list pewnej dziewczynie w mieście. To moja wtyka. Znasz Emilkę? Emilkę? Pewnie, że znam. Pracuję w karczmie. Znają chyba każdy podróżny. Poza tym, jak tak się składa, że przynoszę od niej wiadomość przy okazji. Dlaczego nie mówisz od razu? Mogłem cię zabić. Pokaż, co tu mamy. Jak to? Pójdzie, to odpalę ci jakiś szmal od łupu. Łap, to pieniądze dla dziewczyny. Zaliczka. Idź, a ja tu posprzątam po tych małolatach. No i co, idziemy do Emilki, tak? No i lecimy do Emilki. Dobra. Dobrze, także my już jesteśmy u Emilki. No i oddaję ci głos. Wracam z jaski. I co, dałeś mu list? Tak, dałem. Choć nie było to łatwe. Stoczyłem mały pojedynek z jego ludźmi. Udało mi się wkręcić u niego do pracy. Też ma dla ciebie list. Też ma coś dla mnie? Pokaż. Mówiłaś, że wysyłasz mnie do tak niebezpiecznego typa. Wybacz mi. Wiem, wiesz przecież, że ci to wynagrodzę, a potrafię się odwdzięczyć. Historia z Hersztem zaczyna się dawno temu. Chodziliśmy razem do Romana na pole... Boże, żonić? Wtedy w palącym słońcu pośród kłoców zapalał do mnie wielką miłością. Codziennie podsyłał mi jakieś kwiatki, żaby nie dawał mi żyć. Potem zaczął mnie podszczypywać za każdym razem, gdym mijał. On, wielki chłop, orał pole. Byłam tam mała i biegałam tylko z kwiatkami. Raz nawet udało mu się mnie pocałować w usta. Zaczaił się za rogiem. Jeden z jego kolegów stał gdzieś kawałek dalej i musiał dać mi znak, kiedy skoczyć i po co. Dobra, może rzeczywiście odpuśćmy sobie te szczegóły. Pocałować. Sam chciałeś, to teraz słuchaj. Ale niech będzie, streszczę trochę. Rozlega się wołanie z pomieszczenia obok. Ups, Darko mnie woła. Poczekaj tutaj kilka minut, zaraz wrócę. Po krótkim czasie wróciła zdyszana. Uff, mam sporo roboty. Konkret. Ten, którego obecnie nazywają Hersztem, dręczy pobliskie tereny. Wstydź się przyznać. Mojego powodu. Tak i dlatego, tak się z tym kryję. Odrzucałem jego oświadczenie już wiele razy. Dawno. Zawsze był dwórem i korzystał z usług swoich chłoptaszów. Teraz jest dorosły i jak widać nie pozbył się tego idiotyzmu. Przywodzi własnej bandzie złodziei i napadają na ludzi akurat po ulicach tego miasta. A wszystko dla szantażu wobec mnie. Będzie tak długo tutaj zbujował, póki mu nie ulegną. Ale teraz mamy szansę położyć kres jego wygrykom. Dam ci buziaka, jak załatwisz. Dostanę dwa i to tam, gdzie zechcę. Jaki masz plan? Idź do Romana po butelkę jego sławnej jabłcówki. Po co ci jabłcówka? Idź po jabłcówkę, bo potrzebna. Ja ci później zapłacę. Romanowi zapłać złotem od Herszta. Masz tam 500. Aha. No a jeśli nie wykorzystasz jeszcze tamtej setki, to weź ją sobie. Leć. No to leć. No to widzimy się u Romana. U Romana. Dobra, także my się widzimy u Romana. No i czytaj. No to tak. Cześć, Roman. Jabłcówki potrzebuję. Spadaj. Już tyle razy ci pomagałem. Roman, potrzebny mi twój alkohol. Mówię, spadaj, zarobiony jestem. Zapłacę za butelkę, a tylko jedną chcę. Masz. W worku jest 500 złotych monet. Tak, w tutejszej walucie. Pół kafla? Oszalałeś? Moja jabłcówka jest warta 1000. Dobra, na poważnie. Mam mały problem. Ostatni nocy ktoś wlazł do mojej chaty, gwizdnął jabłcówkę, a sprzed mi rozwalił. Sam o mało nie przypłaciłem tego życia. Utłukłem jednego z nich i schowałem ciało w lesie. Niedaleko go bili. Co by było na nim? Masz dwie możliwości. Pokryjesz koszty naprawy, aparatury i poczekasz na soczek. Albo się wypchaj. Koszt naprawy to 500 i bonus na podatek. Kolejne 500. Stoi. Nie chcę narażyć mojej delikatnej skóry na rozwścieczone dziewczę. Płacę. Oto szmal. Wspaniale. Wróć później po butelczynę sobie. No to co, teraz udajemy się dokąd? Udajemy się do
Emil. No zaprowadź. Nie wiem, czy potknąć sobie, czy dasz odpod tam, bo nie wiem. Starczy ci tej many. No starczy mi tej many, tylko że wiesz, no... Nie chcę potać, nie? Dlatego... Jak coś, to będę ssał. Niestety. Potrzebuję jeszcze raz tyle pieniędzy dla Romana na naprawę aparatury. Możesz coś zarazić? Niestety nie mam więcej złota. Mam kasę zabezpieczoną u Darko, ale mi nie wyda, bo ma trzymać na przyszłość. Coś jak bank. Wiesz, mam z nim umowę. Nieważne. Nie mam pieniędzy. No dobra, trudno. Zapłacę Romanowi ze swoich. Jestem tylko ciekaw, z czego mi potem oddasz, tak jak obiecałaś. No i do ciebie, Romana. No to lecimy do Romana. Później na bagna chyba, tak? Chyba tak. Po zęby jadowe. Przyniosłem pieniądze. Wspaniale. Wróć później po butelczynę soku. Koniec rozmowy. I jak? Gotowe? Co gotowe? Jabłówka zapomniałeś? Jaka znowu jabłówka? Na łeb ci już padło? Drocię się tylko z tobą. Lubię wkurzać miastowi. No więc? Co? Jabłówka. Ach, to. Dawaj. Umawialiśmy się, czy nie? Ja nic nie pamiętam. To ja ci zaraz przypomnę. Rozbójnik się znalazł. Masz. Co za dzień. I lecimy do Emil. Mam butelkę. Świetnie. Daj mi ją. Zaraz wracam. Emilka zabrała jabłówkę i znikła z oczu. Wróciła po niecałej minucie. Teraz idź do wiedźmy po truciznę i przyprawę. No i teraz wszystko jasne. Trzeba było tak od razu, Emilko. Po co tajemnicę? Nie marudziłbym, gdybyś od razu zdradziła swe plany. Wrócę niedługo z trucizną. Idziemy na bagna. Po zęby jadowe, tak? Czy do Hobry? Tak. Bo są dwie opcje tam. Albo do wiedźmy właśnie, albo do tego. Po te zęby jadowe. Witaj, mam sprawę. Witajcież, wędrowcze, ponownie. Co to za sprawa? Bardzo delikatna. Truciznę potrzebuję na wrednego typa. Ściślej mówiąc, próbujemy pozbyć się Herszta. Ten przystojniak w jaskiniach za miastem. Aj, no cóż, zbój to zbój. Ale nie mam gotowej trucizny. Cały zapas zeszedł, jak ciepłe bułeczki. Zawsze możesz pójść do Jokhabala po składnik. To ci nowej zrobię. Tylko nie mów, że jesteś ode mnie, bo ten ham ostatnio powiedział, że wygląda mi fajnie. Mogę mieć jakieś konflikty z tym gościem? Wolę się upewnić po ostatnich zleceniach. Nie wiem, nie znam go. No cóż, mam nadzieję, że problemów nie będzie. Idziemy do Jokhabala. Dobrze, że jest blisko. No później będziesz musiał się wrócić. I tak do tej wiedźmy. Tak, tak. Witaj, przyszedłem do ciebie, bo potrzebuję składnika do trucizny. Jad pająka. Masz coś takiego? A po co ci trucizna? Polujemy na zbója. Mnie nie przekonuję, sam możesz być zbójem. Proszę, to bardzo ważne. Dzięki temu można uratować życie wielu ludziom. Ale można je także odebrać. Nie ma mowy. Daj spokój. Wiesz o pająkach wszystko. Nie mógłbyś zrobić mi tej małej przysługi? A kto cię przysyła? Pracujesz dla kogoś? Czy to ty chcesz się zająć zabójstwem? Pracuję dla pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Konkretnie proszę. Zaraz. Składnik to jeszcze nie trucizna, przynajmniej w takiej wyrafinowanej formie. A jedyna osoba, jaką tu znam, która może ci trutkę przyrządzić, to wiedźma. Ha, to dla niej pracujesz?
Ta dziewczyna to ona. Mam rację? Nie całkiem. Ale od niej właściwie przychodzę. Wiedziałem. Jeśli oddasz mi to, czego potrzebujemy, to być może spojrzy ona na ciebie przychylniejszym wzrokiem? Mogłeś mówić tak na samym początku. Pomogę wam, ale potrzebuję gruczoły jadowe. Koniecznie świeże, więc i tak musisz zapolować na pająki. Przynieś mi 5. Nie, 10 najlepiej. Wiadomo przecież, że nikt nie potrafi obchodzić się z pająkami tak jak ja. Weź więcej, bo pewnie uszkodzone przytargasz. Więc robota czeka. Wrócę niebawem. No to te pająki będą... wiesz gdzie będą? A tutaj jad no, mamy... Chyba obojętnie które. Ale czekaj, jad tutaj... Czy co tu z tego będzie? Bo już sam zapomniałem. Zobaczymy. Zobaczymy. Też nie pamiętam. No, zapach jest pająka. No. No tak. Ale mi się wydaje, że właśnie mamy pojedyncze po prostu pająki zabijać. Typu ma tarantula, na przykład nie wiem, no, tak jak mówię. Aha, 400. Dobra, dobra, to kliknij do mnie na chwilę. Dobra, to bijemy tarantule. Nie, nie tarantule, bo one są, ja wiem gdzie one są, kliknij. Aha, czekaj. Bijaj. No leć. Dobra. Tylko omijaj, bo mnie tu będą pewnie atakować. Tak, wiem. One są pojedyncze takie, kurde. Jeden musi być. One tutaj były, kurde. Jest to jeszcze, zaatakuj po prostu dwie tarantule. No zobaczymy. Dwie tarantule, mówisz? Tak. Dobra, już się robi. Tylko coś mi się wydaje, że tak. No, dokładnie. Też mam takie przeczucie, że znikać. No, zobaczymy. Naprawdę nie pamiętam, kurde, i to już wychodzi, no. No nie znikł. No, zęby jadowe. A nie, zęby jadowe masz tam? Tak, mam. Czyli to masz zęby jadowe tutaj tam, tak? Tak. Aha, no spoko, dobra. Ja się zlepię troszeczkę. Mhm, spoko, nie ma problemu. A ile tych zębów potrzeba? 10? 10. Dobra, ja ci dam. Na razie. Mamy 3. To można zrobić krótkie cięcie. Na czas bicia. No dokładnie, dobra. Także my już jesteśmy po krótkim cięciu. No niestety będziemy cięli te materiały, bo chyba nie chcecie widzieć jak bijemy, żeby po prostu zdobyć te materiały. To będzie za długie. No dokładnie i też tak samo myślę, dobra. Takiego wniosku. No to co? No to czytamy. Dokładnie. Przyniosłem ci zęby jadowe. Trzymaj to paskudztwo. Nie znasz się. Daj i poczekaj chwilę. Gotowo. Masz czysty jad w tej flaszeczce. Pozdrów ode mnie wiedźmę. Część pajęczego zbrodnia. Dzięki. I zaniesiemy jad do Oberl. Proszę o to jad na truciznę. Ile to potrwa? Właściwie to chwilę. Wystarczy. A zresztą nie będę ci nic zdradzać. Nie ma sensu. Zaraz. Trzymaj. To jest ta twoja trucizna. Nie oczekuję zapłaty, o ile zostawisz mi resztę tego jadu. Tyle, co jest w tym flakoniku, na pewno ci wystarczy. W porządku. I tak jak na razie, całe to zadanie więcej nie kosztuje, niż buduje. Dziękuję ci, wiedźmo. Ach, był zapomniał. Zielsko. Zobacz to. Tu na tej karteczce mam nazwę jakiejś potrzebnej przyprawy. Pokaż to. Nic za darmo. Skoro przychodzisz z... Aha. A to nie. Nie dam ci. Znaczy dam, ale ty nic mi nie dasz. No zapłatę nie chcę. Pomagałeś mi chyba kiedyś i doceniam to. Zresztą przyprawa ta to żadna rzadka ani niezwykła rzecz. Proszę, oto to, czego potrzebujesz. A teraz idź już. Chyba muszę się wyspać. Dzięki wiedźmo. Jeszcze do ciebie wrócę. To ci może czymś pomogę. Idziemy do Emi. Dobra. To również widzimy się po krótkim cięciu. No to możesz już zacząć czytać. Właśnie, wracam z bagiem i... Świetnie. Hej, mam jeszcze ten drugi składnik dla ciebie. A to... Połóż gdzieś, potem wezmę. To potrzebne do kuchni, bo skończył się zapas przyprawy.
Chemiczka pobiegła do... Pobiegła zanim zdążyłeś cokolwiek powiedzieć. Wróciła po kilku minutach. Miałam mały problem. Bo ciągle się ktoś kręcił obok mojego schowka. Ale blinder już mam. Odkorkowała obie butelki i ostrożnie z prawą alchemika wlała troszeczkę trucizny do alkoholu. Nagle uśmiechnęła się okrutnie, wlewając gwałtownie całą zawartość dla kolicha z trucizną, niemal przyprawiając się o zawał serca. Wywnioskowała z tego, że lepiej trzymać się z dala od tej dziewczyny. Trzymaj i zakorkuj. Leć do Herszta i powiedz, że zlecenie jest w trakcie realizacji, zgodnie z planem. I to, że tymczasem gwizdnęłam starą butelkę dobrego miodu z piwniczki i życzę mu smacznego. Do zobaczenia. To widzimy się w Herszta. Także no, my idziemy do Herszta, tak? Tak. Dokładnie. Co tam? Przybywam od Emilki z odpowiedzią. Zlecenie jest w trakcie realizacji zgodnie z planem. I kazała dać ci tę butelkę. To jest jedno z wielu podziękowań, na jakie możesz liczyć w przyszłości. To wszystko. Dzięki, człowieku. Napijesz się ze mną zatem? Ja nie, dzięki. Mam jeszcze sporo roboty dzisiaj. A, to chyba nie jest dosyć mocne. Ja też mam jeszcze co robić. Skosztuję później. Erab, cholera, zapomniałem, że ten but nie żyje. Ej, ty tam. Tak, do ciebie mówię. Zasłużyłeś na odpoczynek. Masz, wolnij sobie. Podał butelkę nowemu pomocnikowi. Ten ochoczo odkorkował i posięgnął zdrowego łyka. W tym momencie mężczyzna złapał się za gardło, zakrztusił się i zaczął pluć pianę. Następnie upadł na kolana i dość szybko umarł. Herz wyciąga swój oręż i drze mordem po resztę kompanii. Ty odwracasz się i bierzesz nogi za pas. No i będziemy tutaj... Idziemy go zabić. Tak. To co, to ja się nie będę bawił, słuchaj, po prostu włączę drogiego peta, będzie szybciej przynajmniej. Albo wiesz, ty co, i tak zrobię nie, go. Nie ma się co pieścić. Na hita pójdą wszyscy praktycznie. No dobra, to tak jak... Aurę. Nie włączyłeś. Znaczy włączyłem, ale wyłączyłem... Znaczy tak, mocno myślane. Wyłączyłem, bo i tak mam na hita, nie? To nawet nie potrzebuję ich. O. Wystarczy, że jeden jest, to przyjmuję obrażenia. Zamiast ciebie najwyżej. Bo to chcą iść w peta, nie? Najczęściej. Kurde. No dobra, ciekawe czy coś spadnie. Chociaż no wątpię w to. Bo to questowe jest w sumie. No. Z questowych też potrafi wypaść. No dokładnie. Dobra, to co, odpo? Dobra. Lecimy do Emilki. No dobra. Także my już jesteśmy u Emilki. Udało mi się. Herszt nie żyje. Cicho, nie tak głośno. Słuchaj, dziękuję ci za zajęcie się tym dla mnie. Wiem, że nabiegałeś się dzisiaj dużo. Najważniejsze, że Herszt już nie będzie niepokoił tych ziem z mojego powodu. Dziękuję ci. Obiecany całus? O, popatrz. Herszt mnie drasnął w ramię. Należą mi się dwa obiecane całusy tam, gdzie chcę. No dobrze, masz rację. Należy ci się. Chodź bliżej. Po dwa kolejne przyjdź po zwrot. Zanim zdążyłeś się ocknąć, Emilka wróciła do pracy. Potem zorientowałeś się, że wręczyła ci mały pakunek. No i quest już wykonamy. Tam się... No. I otrzymałem... Wykonałeś zadanie. Expa. O tej godzinie, dobra. Otrzymałeś 13 tysięcy expa, dobra. No i co, no ja myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobał wam ten materiał, to zostawcie pozytywny komentarz oraz... No, łapkę w górę. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. No i cześć.